I tak jak Państwu obiecałem przed przerwą, tak też się stało w naszym studiu. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. No i widzieliśmy pana ministra akurat podczas tej konferencji prasowej, tego briefingu prasowego ministra Patryka Jakiego. Briefingu, który dotyczy sprawy, zdawałoby się, takiej, która nie powinna w ogóle mieć miejsca. Kto by pomyślał, że ponownie warszawski ratusz będzie w pewien sposób wychodził przeciwko lokatorom, przeciwko osobom, które zostały pokrzywdzone w wyniku afery reprywatyzacyjnej. No cóż, chyba jedna z najgorszych decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, a mianowicie brak możliwości zrekompensowania kosztów, jakie musieli ponieść lokatorzy, płacąc te horrendalnie wysokie czynsze. Brak woli, jakiejś empatii w stosunku do córki Jolanty Brzeskiej, zamordowanej przez zapewne któregoś z tych czyścicieli kamienic lub też działających na zlecenie, być może któregoś z handlarzy roszczeń. Decyzja niezrozumiała, bo liczyliśmy na to, że skoro są środki na rachunku bankowym miasta stołecznego Warszawy, środki, które przekazywali ci, którzy mieli te pieniądze wpłacić, między innymi no właśnie Andrzej Waltz i córka państwa Waltzów, będą służyły na właśnie tego typu cele. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stanęła po stronie poszkodowanych lokatorów, tylko stoi w dalszym ciągu po stronie, nie wiem, jakiegoś układu, nie wiem, grupy deweloperskiej, nie wiadomo kogo. To jest dla mnie jakieś takie trochę nienaturalne. Natomiast będziemy się temu przyglądać, analizujemy różne scenariusze, czy też to były działania ustalane, jak zapytał dzisiaj publicznie Patryk Jaki z grupą deweloperów, czy też to były działania polityczno-towarzyskie, na które też zapytałem podczas tego krótkiego briefingu prasowego, czy też po prostu płytka forma obrony pieniędzy męża i córki, żeby tych pieniędzy nikt nie ruszył, i z taką nadzieją pani prezydent działa, że być może te środki wrócą do Andrzeja Waltza. Ale jeżeli by tak było, panie ministrze, to tutaj zła wola prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz byłaby, przynajmniej moim zdaniem, nieprawdopodobna. No to coś, z czym w zasadzie no byśmy kompletnie nie spodziewali się, że się spotkamy. Więc ja jednak bym postawił pytanie, czy w tej sprawie nie powinno się może w jakiś sposób zastanowić nad bezpieczeństwem samej pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo no, trzeba wziąć pod uwagę, że te pieniądze, które wypływały z budżetu miasta, szły w miliony, setki milionów złotych. Chociażby kwestia tego, że z ostatniej sprawy Mokotowskiej 63 zostało zarządzone 53 miliony zwrotu przez beneficjentów tejże nieruchomości. 14 mieszkań wróciło do miasta stołecznego Warszawy. Ogromne pieniądze, ogromne środki, wiele osób, które za tym stało. Ja domyślam się, że te osoby, które dzisiaj mają kropkę przy pierwszej literze swojego nazwiska, które są zatrzymane, przebywają w areszcie, to są tylko i wyłącznie gdzieś tacy przedstawiciele tych osób, które rzeczywiście zarządzały całym procederem reprywatyzacyjnym. No, ciężko nie powiedzieć, że to po prostu mafia reprywatyzacyjna. Śmiała teza, co do której oczywiście no, argumenty dostarcza sama Hanna Gronkiewicz-Waltz, być może spchana jakby siłą tego środowiska, o którym mówimy, tak? O tych osobach, które gdzieś w zaciszu szklanych gabinetów sterują całym tym procesem i po prostu przymuszają Hannę Gronkiewicz-Waltz, tylko że ma wykonywać takie inne polecenia, bo jeżeli nie, to... Tak? No przypomnijmy sobie, do czego zdolne są osoby powiązane z aferą reprywatyzacyjną, chociażby na przykładzie 2011 roku i śmierci Jolanty Brzeskiej, zamordowanej w Lesie Kabackim w sposób bestialski. Tak, no ale też bezwzględność, oczywiście tak, to też o tym pamiętamy i przypominamy. No i właśnie w gronie tych, którzy mieli otrzymać no, jakieś skromne zadośćuczynienie, jest też córka pani Jolanty Brzeskiej, zero empatii, ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zimne, cyniczne postępowanie ze strony prezydent miasta stołecznego Warszawy. Zdawać by się mogło, osoby, która powinna służyć swoim mieszkańcom, bo jest odpowiedzialna w jakiś sposób za mieszkańców stolicy. Tutaj mamy działania jakieś irracjonalne, niezrozumiałe. Na to, czy ewentualnie się tym będziemy zajmować, na pewno nie pozwolimy na to, aby osoby, którym należy wypłacić odszkodowanie, bez tego odszkodowania pozostały. Będziemy oczywiście śledzić wszystko i analizować na bieżąco. Ale też jeżeli chodzi o te odszkodowania, to tutaj na naszej antenie chociażby no, pojawiała się kwestia tego, że po te odszkodowania
nie zgłasza się zbyt wiele osób, że tak jak mówiła w naszym studiu Ewa Andruszkiewicz, że część z tych osób chce po prostu już mieć spokój, chce o tej sprawie kompletnie zapomnieć, odciąć się od tego, a część osób się boi właśnie wikłać w kolejne elementy związane z aferą reprywatyzacyjną. No i taka decyzja ze strony warszawskiego ratusza nie pomaga. No z jednej strony 200 parę tysięcy złotych, tak, bo to jest suma wszystkich tych zadośćuczynień, które żeśmy orzekli na jednym z ostatnich posiedzeń niejawnych komisji weryfikacyjnej. A z drugiej strony mamy setki tysięcy na kancelarii adwokackie, które reprezentują miasto w komisji weryfikacyjnej, reprezentują Hannę Gronkiewicz-Waltz. Z drugiej strony, czy też z innej strony, to co już pan redaktor wspomniał, setki milionów złotych, dziesiątki milionów, przynajmniej dla Marzeny K., która żądała właśnie zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości ze strony miasta stołecznego Warszawy. To pokazuje, w jakim świecie funkcjonuje Warszawa z tą cudzysłowską reprywatyzacją. No gdzieś w centrum tego wszystkiego jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, która, to co mówię, jest takie przypuszczenie, tak, albo realizuje jakiś układ decyzyjny i jest, tak powiem, pchana przez te osoby w ten konflikt z komisją weryfikacyjną. Stąd tak właśnie taka sugestia pana redaktora, czy by nie warto pomyśleć o tym, aby w jakiś sposób zabezpieczyć też Hannę Gronkiewicz-Waltz przed tego typu działaniami ze strony być może służb. To pokazuje bezwzględność też tego środowiska, z którym walczymy jako komisja weryfikacyjna. Tylko pytanie jest proste, no co w tym wszystkim ma biedny lokator wyrzucony z kamienicy, tak? Wyrzucony z kamienicy przez czyścicieli kamienic, który no nie ma szans na odzyskanie chociażby części środków niewielkich po kilkanaście tysięcy złotych, kiedy tu mamy 700 tysięcy na pracowników kancelarii adwokackich lub też setki tysięcy na nagrody dla urzędników, którzy podejmowali złe decyzje reprywatyzacyjne. No ale według tych urzędników, a przynajmniej takiego jednego, który podczas dzisiejszego ogólnego posiedzenia komisji weryfikacyjnej je zeznawał, mówię tu o byłym miejskim urzędniku Marku Dębskim, no to te nagrody jakby, no to żaden tak naprawdę problem, bo pensja była relatywnie niska, a kwestie związane z nieprawidłowościami reprywatyzacyjnymi praktycznie nie istnieją. No wszystko w zasadzie było załatwiane w porządku, wszystko było załatwiane jak najbardziej zgodnie z przepisami i nie ma żadnego problemu. Ja takie odniosłem wrażenie podczas tego przesłuchania. No cóż, urzędnik średniego szczebla, jak siebie sam określił, otrzymywał premię wyższe niż jego szefowie. To dla mnie też niezrozumiałe w ogóle. Pan twierdzi, że to jest rekompensata za niskie wynagrodzenie. Idąc z tym tokiem myślenia, to można użyć tutaj sformułowania Platformy Obywatelskiej w stosunku do ministrów, którzy te nasze, mówią o naszych ministrach, premie poddawali, tak? Ale co mówiła Platforma? Że była to ukryta forma zarabiania. To tutaj mam to samo przykład podobny w przypadku pana Marka Dębskiego, który dzisiaj, no w kilku momentach mam takie wrażenie, odniosę takie wrażenie, że w kilku momentach, kiedy był pytany, jego odpowiedzi jakby mijały się ze stanem faktycznym, jaki posiadamy. Sądzę, że trzeba będzie w jakiś sposób zweryfikować jeszcze dzisiejsze przesłuchanie świadka. No właśnie, bo pojawiały się kwestie chociażby zakupu poszczególnych nieruchomości po mocno zaniżonych cenach. I tutaj również urzędnik, był urzędnik warszawskiego ratusza, nie widział żadnego problemu z tym, że takie, a nie inne ceny były, że tutaj nie ma co się nawet Marek Dębski podważał wyroki sądu, twierdząc, że on się z nimi nie zgadza, tak? No ale no, można się zgadzić, lub też nie zgadzać. Natomiast nie można twierdzić, że swoboda zawierania umów nie ma ograniczeń. One są. I pytany na okoliczność właśnie, jak sobie wyobrażę, że ktoś kupił prawa i roszczenia za 50 zł do nieruchomości, gdy tymczasem ta nieruchomość jest warta 5, 6, 7 milionów złotych. Oto już na to powinien jako urzędnik zwrócić uwagę, powiedzieć hola, hola. Tak nie może być, trzeba to zweryfikować, tak, wstrzymać decyzję. Tego nie było. Więc dzisiaj też udowadnialiśmy panu Markowi Dębskiemu, że ta swoboda zawierania umów powinna być ograniczana, jest, sąd wydał takie orzeczenie. No ale pan Marek Dębski stwierdził, że jeśli by przyjąć, że to jest niezgodne z prawem, to wszelkie wyprzedaże też byłyby niezgodne z prawem. No dlatego mówię, no, nie wiem, czy śmiać odpowiedzi... się, czy płakać już po takiej odpowiedzi. Odpowiedzi pana Dębskiego właśnie mówię, należałoby zweryfikować po raz kolejny, jeżeli chodzi o prawo na umówność. Będziemy na tym się zastanawiać, myślę, jako komisja weryfikacyjna. Kolejne informacje, które się pojawiły podczas tego przesłuchania, na przykład dotyczyły kuratorów, którzy byli ustanowieni dla osób w wieku powyżej 100 lat. I tutaj również ze strony byłego urzędnika żadnej refleksji na temat tego, że te osoby mogą nie żyć, nie było, że
on słyszał o takich osobach, które żyją ponad 100 lat i że tutaj w zasadzie też żadnych wątpliwości z jego strony nie było. Kolejne informacje dotyczące też kuratorów były w kwestii tego, że o niektórych tych osobach, do których byli przydzieleni kuratorzy, no nie było wiadomo, gdzie oni się tak naprawdę znajdują od około 70 lat. I nie było na przykład wniosku o to, aby uznać taką osobę za zmarłą, co jest w pewien sposób naturalnym postępowaniem. Te zeznania też były dość mocno szokujące. Tak, znaczy szokujące dla ludzi, powiedzmy, którzy no, potrafią włączyć to myślenie, ale być może nie dla świadka Marka Dębskiego, który być może jeszcze trochę zaczął udowadniać, że osoby z wieku 130 lat mogą w dalszym ciągu żyć. Zresztą podobną tezę postawiła bodajże pani mecenas Gajewska na jednej z rozpraw, że ludzie mają prawo żyć nawet i po 114 lat. Tak to było do jednej z rzekomych spadkobierców. Natomiast prostą czynnością urzędnika właśnie byłoby spojrzenie w metrykę urodzenia i zadanie sobie pytania, czy ta osoba, która ma prawo do tego spadku, tak, jeszcze może żyć. Jeden z urzędników, burmistrz dzielnicy, bodajże Praga Północ, sprawdził to z urzędnikami. Akurat burmistrz Prawa i Sprawiedliwości sprawdził i przystopował decyzję. Mało tego, poinformował też prokuraturę, bo jego zdaniem osoba, która w wyniku wydania kurateli miałaby 127 lat, no przecież raczej niemożliwa. Natomiast mówię, no była taka radaczna twórczość, trochę to jest takie zbyt lekkie sformułowanie, jeżeli mówimy o BGN-ie warszawskim. Państwo w państwie. Jakub R., wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami, posądzono przyjęcie dziesiątków milionów korzyści majątkowej. A tutaj w przypadku ostatniego adresu, który żeśmy rozpatrywali, prokuratura stawia zarzut przyjęcia 2 milionów łapówki, która była przekazana zresztą vis-a-vis prawie siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego zarządów PO-PSL. No to są takie zdarzenia, które pokazują, jak działało państwo w myśl tej oceny przedstawionej przez jedną z pani minister, mówię o pani minister Binkowskiej. Panie ministrze, czy nie miał pan wrażenia z tego dzisiejszego przesłuchania, że przesłuchiwany świadek trochę grał z komisją weryfikacyjną, mówiąc, że wielu rzeczy nie kojarzy, nie pamięta, właśnie mówiąc, że się nie zgadza z wyrokami sądu? Było to dla mnie dość takie wyzywające, bym powiedział. Prowokujące ze strony pana Marka Dębskiego. Można było odnieść wrażenie, że bawi się z komisją weryfikacyjną. Kiedy chce, to odpowiada, kiedy nie chce, to mówi, że nie pamięta, z tą niepamięcią. Oczywiście ma do tego prawo. Dlatego ja nie bez kozery wspomniałem o tym przed chwilą, że my chcemy, być może szczęścią członków komisji weryfikacyjnej, jeszcze raz przesłuchać nagrania tego przesłuchania i być może wyciągnąć wnioski trochę dalej idące, niż się to wydaje panu Markowi Dębskiemu. Zobaczymy. Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji, był moim państwa gościem. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, no i życzę powodzenia w dalszych pracach Komisji Weryfikacyjnej. Dziękuję uprzejmie, serdecznie pozdrawiam. Drodzy państwo, to wszystko teraz. Przed nami krótka przerwa, ale zachęcam do tego, aby z nami pozostać, gdyż wrócimy do państwa niezawodnie tuż po niej.